Ja uczestniczyłem rzeczywiście w pierwszej ekipie kierowniczej telewizji publicznej, bo to się nazywało Radio Komitet, rzeczywiście Jerzy Urban był tego szefem, ale potem powstały media publiczne i w 93 roku, w 94 był pierwszy konkurs, w którym ja uczestniczyłem i zostałem dyrektorem TVP1 wiosną 94 roku. Przez 2 lata wraz z ekipą tak zwanych, później czy nazwanych złośliwie ekipą Pampersów, staraliśmy się zmienić telewizję w programie pierwszym. Bo od razu dostaliśmy silny komunikat, że zmiana będzie w jedynce, dwójki nie ruszać. W dwójce zostaje ta sama ekipa. Czyli ten podział był od razu jasny, natomiast w Taju, czyli tak zwanej takiej części telewizji polskiej, która się zajmuje informacjami, te zmiany były bardzo, bardzo pozorne. Znaczy pojawiali się tam ludzie o bardzo szczególnych kompetencjach, no a ówczesny zarząd jeszcze przed pojawieniem się naszej ekipy, no to był pan Drawicz, pan Rywin i pan Dworak. Taką grupę fachowców, można powiedzieć, strona solidarnościowa oddelegowała, by przygotowywała zręby tej telewizji publicznej. Rzeczywiście nasz eksperyment w jedynce był dość radykalny. Myśmy rzeczywiście, ja w zasadzie ze swojego kierownictwa programu pierwszego w ciągu miesiąca na 20 szefów redakcji został tylko ksiądz i sekretarz redakcji, czyli 18 odeszło w ciągu miesiąca. I to pozwoliło nam dość mocno powalczyć z bardzo silnym i zdecydowanym monolitem, takim monolitem redaktorsko-ideowo-programowym, który w tej telewizji był. I tylko dzięki temu się parę rzeczy udało zrobić, ale w momencie, kiedy już w 95 roku zdołaliśmy opowiedzieć 1 maja, znaczy świętować 1 maja, tak jak chcieliśmy, to znaczy przypominając pewne filmy opisujące PRL od Barei przez parę innych, opowiadając przez towarzysza Szmaciaka, Janusza Szpotańskiego i parę innych bardzo bolesnych dla tego nowego sojuszu różowych, z tak, okrągłostołowego sojuszu różowych z czerwonymi, bardzo bolesnych opowieści, decyzja zapadła, że mamy z tej telewizji szybko odejść. Czarek Michalski, który był jednym z nas, wówczas miał poglądy konserwatywne, przynajmniej no, tak to wyglądało, niedawno powiedział w programie telewizyjnym, że to była zasadnicza różnica w stosunku do tego, co się w tej chwili dzieje, ponieważ wtedy jednak SLD chciało nas wyrzucić, ale musiało im to trochę czasu zająć. I ten czas to było właśnie to dobro, to maksimum, na które wolna Polska, ja teraz dopowiadam swoimi słowami, że to było to maksimum, na które wolno Polskę stać. To znaczy, żeby układ ówczesny miał ten opóźniony okres, kiedy wyrzuci ludzi, którzy chcą prawdziwą historię opowiedzieć. No rzeczywiście zgody na to nie ma, żeby to stanowiło próg wolności w telewizji publicznej, że tylko kilka miesięcy zostanie nam dane. Cel rzeczywiście jest teraz zupełnie inny. Znaczy można sobie powiedzieć, że eksperyment pod tytułem media publiczne po 20 kilku latach, można powiedzieć, się nie powiódł. I w ogóle układ mediów w III Rzeczpospolitej się z punktu widzenia interesu narodowego i nas wszystkich się nie powiódł. On się znakomicie, prawie idealnie powiódł z punktu widzenia tych wszystkich, którzy chcą zachować nas w statusie postsowieckiej kolonii większych i silniejszych sąsiadów. Znamienne, że dzisiaj, czy też wczoraj właściwie, wydarzyło się coś, o czym trąbią dzisiaj media i uznają to za najważniejsze wydarzenie na świecie i w Polsce, to mianowicie, że agencja ratingowa obniżyła wiarygodność Polski z takiego dość wysokiego 3 razy A do niskiego bardzo 3 razy B. I ta agencja, największa agencja na świecie, przyznała to nie dlatego, że dzieje się coś złego w gospodarce, tylko dlatego, że polskie władze podjęły kilka istotnych decyzji dotyczących zbudowania niezależności, czy też początku budowania niezależności siły polskiego państwa porównywalnej z tym, co się dzieje w wolnych krajach, czyli na przykład podatkiem bankowym. Ja się zajmuję troszeczkę też społecznie walką z banksterami, jak my mówimy, czyli z tymi wszystkimi, którzy oszukali nas wszystkich, nie tylko na kredytach hipotecznych, ale także oszukują na wszystkich innych opłatach bankowych. I układa mi się to wszystko w
bardzo jeden spójny obraz. To wszystko, co przeszliśmy w mediach w latach 90. i to wszystko, co przechodzimy w mediach teraz. To znaczy, wydawałoby się, że to są dwa różne światy, prawda? Że jest agentura postsowiecka i są bardzo spolegliwi liberałowie, którzy oddają co się da za bezcen niemieckim koncernom albo wpuszczają je w środek miast, supermarkety czy w środek mediów potężne koncerny, wypychając inne. A jednak to jest, wydaje mi się, jedna operacja. Nie wiem, czy jest jeden koordynator tego, chociaż paru by się pewnie znalazło, ale na pewno jest wspólna idea. Idea mianowicie polega na tym, że by właśnie nie zbudować mediów narodowych, jakkolwiek by one się nazywały, żeby nie zbudować niczego takiego, co mają Niemcy czy Francuzi. Bo Niemcy czy Francuzi, i tu się zgadzam, bez względu na podziały prawica-lewica, zresztą one tam są coraz bardziej podobne do siebie, prawica i lewica, ale jednak oni mają absolutne poczucie, że kultura niemiecka czy kultura francuska to jest coś dla tych mediów, czy dla tej kultury, czy dla tego organizmu państwowego, coś najcenniejszego, coś, co mają budować, co mają rozwijać, co mają wzmacniać i co mają zaszczepiać u swoich widzów i u swoich obywateli po to właśnie, żeby ich państwo było silne, to znaczy, żeby ci obywatele chcieli mieszkać w tym kraju, chcieli kształcić się w tym języku, swoją przyszłość wiązali z tym krajem i z tą kulturą. Polskie media publiczne, ale także inne, ale publiczne, były zaangażowane w to, by było dokładnie odwrotnie. To znaczy cały ten mechanizm, już sam pomysł zrobienia z telewizji publicznej spółki prawa handlowego, bo taka była od początku idea, czyli organizmu, który przede wszystkim musi przynosić zysk, był bardzo ryzykowny, jeżeli i pod jednym warunkiem możliwy, jeżeli jest bardzo silna władza, która rozumie, po co są media publiczne. Natomiast tej władzy, można powiedzieć, przez chwilę ona była, potem szybko zniknęła, w związku z czym ten mechanizm komercjalizacji, czy też mechanizm spychania mediów publicznych w stronę takiego imperatywu zarabiania pieniędzy, taki zwykły, normalny, rynkowy mechanizm wykorzystany po prostu do niszczenia sensu w ogóle mediów narodowych. I nie wiem, czy jeżeli państwo jesteście, nie macie 16 lat, macie powyżej 49 lat, albo mieszkacie w miastach poniżej 50 tysięcy, to was nie ma. Dla telewizji publicznej nie istniejecie, bo telewizja publiczna w ostatnich wielu latach ocenia jakość programów wyłącznie w tak zwanej grupie komercyjnej, która jest od 16 do 49 lat w miejscowościach powyżej 50 tysięcy. Wszyscy inni się nie liczą. Nie liczą się, to znaczy to są formalne uchwały zarządu, że zdejmuje się programy, czy powołuje się programy z takim zadaniem, albo zdejmuje się programy, które nie spełniają swoich zadań w tej grupie dokładnie, a wszyscy pozostali są bez znaczenia dla telewizji publicznej. Czyli pokazuje, jak pozornie wolnorynkowy mechanizm miażdży, niszczy, eliminuje misję, taką prawdziwą misję mediów publicznych. Tutaj trzeba też dodać, że te media postawiono w kontekście pewnego rynku, który w ogóle nie jest wolnym rynkiem. No ja niedawno miałem przykrość zapytać studentów w pewnej szkole wyższej, jak oni uważają, jak został ukształtowany rynek polski medialny. To znaczy, dlaczego jest Polsat i dlaczego jest TVN, a nie ma innych, czy tam są jakieś drobne. No to oni mówią, no dlatego, że po prostu robili dobry program, no to wygrali z innymi. Nie wiedzą tego, że to było absolutnie czysto decyzja polityków rządzących wówczas postkomunistycznych okrągłostołowego układu, którzy wyeliminowali pewne projekty, a te projekty wypromowali. I dlatego to miejsce zostało tak zajęte i w tym kontekście media publiczne wydawały się właśnie, że to jest jedyna droga, to znaczy nie powstała żadna stacja, żaden nasz rodzimy Fox czy inna stacja, która mogłaby stanowić pewną alternatywę. To się wydarzyło dopiero niedawno, na niewielką skalę, bo Telewizja Republika czy Telewizja Trwam mają jednak pewien ograniczony zasięg, nad czym, jak wiadomo, ciężko pracowała Krajowa Rada i jak również na rynku prasowym. To zbudowanie pewnej alternatywy ideowej wydarzyło się właśnie w ostatnich latach
I z kolei media społecznościowe, internet także są po naszej stronie, ale jednak to jest, jesteśmy jakby u początku drogi. My jesteśmy w takim gronie ludzi prawdopodobnie, którzy wszyscy rozumieją, o czym mówimy, po co są media narodowe. Natomiast mnie najbardziej interesuje ta grupa, mówiąc najprościej, pokolenie moich dzieci w okolicach 20 lat, bo nie chciałbym, żeby wyjechali. Nie chciałbym, żeby z Polski wyjechali albo żeby kolejne pokolenia swoją przyszłość widziało za granicą, ponieważ mieliby wiązać swój awans w elitach tamtych, a nie tych. Dlatego, że państwo polskie zostało tak skonstruowane i tak opowiedziane przez media, także publiczne, że jest państwem opresyjnym, że jest państwem wrogim swoim obywatelom, jest państwem niszczącym ich, to jest normalne. To jest wolny rynek. Znaczy okłamano nam świat. I media publiczne wzięły w tym ogromną rolę, bo z jednej strony opowiadały, kłamały o wolnym rynku, to znaczy to, że te wszystkie reguły, wedle których 8 tysięcy samobójstw, większość z przyczyn ekonomicznych i 16 miliardów zysków banków, najwięcej i najwyższe opłaty, to jest norma, a z drugiej strony opowiedziały nam, że jesteśmy głupi, brudni, mamy fatalną przeszłość, nakradliśmy, namordowaliśmy Żydów i powinniśmy się w swojej polskości wstydzić. W związku z czym jesteśmy tak fatalni, tak źli, że jedynie możemy aspirować do 1/4 pensji Niemca, 1/2 pensji Hiszpana i do tego, by uzyskać pracę tam albo marzyć o tym, żeby nasze dzieci jak najszybciej wyjechały, jeśli chcemy, żeby żyły w normalnym kraju. To znaczy, żebyśmy się w swojej polskości, jak ja to już pisałem dwa razy, w swojej polskości skulili i jej wyparli. Bo wolny rynek jest taki, że możemy w nim zająć tylko bardzo pośrednie miejsce. I to nam opowiadają media wszystkie, ale także publiczne. I także publiczne media zaczęły uczestniczyć w tym wyścigu zaniżania poziomu i zmiany obyczajowości. Nie wiem, kto z Państwa pamięta to wprowadzenie na... My tego już teraz nie widzimy, ale bo to się nasila, ale dla mnie pewnym szokiem było wprowadzenie reality show z tym podglądaniem, prawda, podglądaniem uczestników, którzy rzekomo zachowują się naturalnie. Natomiast od tego czasu powstało wiele różnych programów, które zmieniają obyczajowość. Nie wiem, kto z Państwa ogląda te programy takie dokudrama, czy takie seriale, które udają reportaże, są odgrywane w fatalny sposób przez amatorów i opowiadają rzekomo historie z życia wzięte, które mają niestety dużą oglądalność. Ich nie ma w mediach publicznych, ale są w mediach prywatnych. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że kiedykolwiek ja na to włączę, tam ludzie na siebie krzyczą. To znaczy strasznie na siebie krzyczą. Dzieci krzyczą na matki, ojcowie krzyczą na dzieci, małżeństwa krzyczą na siebie nawzajem. I ta zmiana obyczajowości, która sprawia, że na przykład w teleturniejach, także telewizji publicznej, nasładzamy się, napawamy się tym, że ktoś jest poniżony, prawda? Siedzi trzech mędrców, którzy są jurorami, wychodzi debiutantka w wieku 20 lat, czy debiutant, który przyjeżdża z małego miasteczka i oni wysłuchują go, a potem z niego kpią. Czasem on ma łzy w oczach, a im bardziej jest poniżony, tym lepiej. To znaczy takie igrzyska poniżania, czyli wypłukiwanie współczucia, wypłukiwanie solidarności, wypłukiwanie pewnych podstawowych standardów, na których jest nasza chrześcijańska kultura zbudowana, to jest także element tego samego. To znaczy to, żebyśmy przyjęli to wmawianie nam egoizmu jako normy. Telewizja publiczna zrobiła bardzo wiele, by egoizm wypromować, by go przeciwstawić dobru wspólnoty. Budowanie wspólnoty polega na tym, żebyśmy zrozumieli tożsamość interesu. Tożsamość interesu między moją wspólnotą a mną. To znaczy, kiedy moje państwo, moja wspólnota jest silna i bezpieczna, to ja jestem bezpieczny. I kiedy ja odnoszę sukces, to tak jakby moja wspólnota odniosła sukces i kiedy ona odnosi sukces, mój naród, moje państwo, to jest mój sukces. Kiedy myśmy przyszli w 94 do telewizji i powstała rzeczywiście dyskusja na temat tego, czy telewizja publiczna powinna ponosić tak duże koszty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wtedy usłyszeliśmy, to akurat dotyczyło programu drugiego, ja byłem w pierwszym, więc mnie bezpośrednio nie dotyczyło, ale usłyszeliśmy wtedy bardzo twardy komunikat.
Telewizja musi dać ogromne środki na to przedsięwzięcie, bo to jest kluczowe przedsięwzięcie dla ukształtowania świadomości Polaków przez następne lata. W związku z czym wykreowanie tego przedsięwzięcia, właśnie jako tego, powiedziałbym, sakrum, nowego sakrum, świeckiego sakrum, nowego mitu, wokół którego ma się budować wspólnota, było bardzo celowe. Znaczy, to było, media publiczne zrobiły to bardzo świadomie, bardzo celowo, żeby dotychczasowe hierarchie, dotychczasowe sposoby cementowania relacji między nami zamienić na inne. Może trudno je sobie było przeciwstawić na początku, ale to wszystko, czego później byliśmy świadkami, bardzo wyraźnie nam pokazało, że to była świadoma operacja. Jeżeli my jesteśmy w stanie bardzo zdecydowanie dokonać mocnych zmian w zadaniach mediów publicznych, bo problem mediów publicznych polega na tym, że nie rozumieją, po co są. Nie rozumieją. Znaczy, mówi się, że jakaś misja, gdzieś kawałek misji. Nie, w mediach publicznych to jest podstawa. W mediach narodowych nie powinno być ani sekundy programu, który nie jest misją. One wszystkie są po coś. Jedne programy są dla ogromnej widowni i muszą walczyć o oglądalność jak największą, a inne są dla mniejszych widowni, takich czy innych, niszowych może także, ale wszystkie, każda minuta musi być z sensem. Każda minuta musi być, twórcy muszą rozumieć, że mają pewne konkretne zadanie do wykonania, mianowicie budowę tej wspólnoty wokół wartości, wokół naszą wspólnotę narodową budowali nasi ojcowie i wokół my chcemy budować, wykorzystując ich doświadczenia. I wydaje mi się, że bardzo dobrze, że wreszcie widzimy ten opór, jaki wytwarzany jest w różnych miejscach, choćby właśnie na Zachodzie, prawda, gdzie poucza nas telewizja CDF, która skompromitowała się tym, co zrobiła w ostatnich dniach, kiedy gwałcono dziewczyny na ulicach, a kilka dni telewizja to ukrywała. Dla mnie jest to załamanie polityki politycznej poprawności w Europie i my to musimy wykorzystać. To znaczy my to w mediach narodowych musimy pokazać, że to, że jeżeli będzie ktokolwiek napadał nasze kobiety na ulicach, a my po pierwsze nie będziemy ich bronić, po drugie nie będziemy o tym milczeć, to jest powód do wstydu na wieczność. I że my do tego nigdy nie dopuścimy, a nasze dzieciaki tego nauczą właśnie media publiczne, media narodowe. Dziękuję bardzo.